Poziom 0.1, potocznie nazywany strefą niebezpieczeństwa, to poziom podrzędny pomiędzy poziomem 0 a poziomem 1. Pomimo faktu, że ogólny układ i architektura strukturalna poziomu 0.1 wydają się prawie identyczne z poziomem 0, poziom ten ma kilka wyróżniających cech, które odróżniają go od poziomu macierzystego. Cały poziom ma czerwonawo-pomarańczowy odcień, łącznie z niszczającą tapetą i brudną, zniszczoną wykładziną. Poziom ten znany jest również z posiadania szczególnej właściwości, która sprawia, że w miarę dalszej i dłuższej eksploracji staje się on znacznie bardziej opuszczony i zniszczony. Na przykład neonowo-czerwone świetlówki z czasem zaczną nieoczekiwanie migotać, a w niektórych przypadkach nawet pękać, rozrzucając liczne postrzępione fragmenty szkła po całym dywanie. Niektóre niestabilne płyty sufitowe znikną, pozornie wypadną. Ściemniona tapeta zacznie się stopniowo rozrywać, prawdopodobnie zostanie zniszczona przez nieznane stworzenie zamieszkujące ten poziom. Według kilku udokumentowanych eksploracji poziomu 0.1 wędrowcy zgłaszali, że po spędzeniu dłuższego czasu na badaniu tego poziomu doświadczyli znacznego wzrostu paranoi i lęku. Może to być spowodowane brzęczeniem, które często słychać podczas przechodzenia przez ten poziom. Bieg jest prawie identyczny jak w poziomie 0, choć znacznie głośniejszy. Poziom ten charakteryzuje się ograniczonymi dostawami energii elektrycznej, o których wiadomo, że są niestabilne. Połączenie internetowe jest bardzo słabe, choć wystarczające do wysłania SMS-ów, to prawdopodobnie będzie głównym priorytetem wędrowców wkraczających na ten poziom. Jeśli ktoś wyśle wiadomość głosową, będzie ona z nieznanego powodu brzmiała zniekształcona i ledwo słyszalna. Co dziwne, wiele stron internetowych zostanie zablokowanych, jeśli korzysta się z połączenia internetowego. To są przede wszystkim te strony, które są w jakiś sposób powiązane z Backrooms. Uważa się, że zrobiła to nieznana istota lub osoba, aby uczynić wędrowców nieświadomymi niebezpiecznych właściwości tego poziomu. Lokalizatory GPS, kompas i inne podobne urządzenia notorycznie działają na tym poziomie. Jeśli rozbije się wystarczająca ilość dachówek, osłoni się znacznie ciemniejsza przestrzeń, która znajduje się nad głównymi pomieszczeniami poziomu 0.1. Okolica jest pełna kurzu i innych nieprzyjemnych zapachów. Znacznie utrudnia oddychanie. Jeśli potrafisz trzymać oddech na wystarczająco długi czas, nie zaleca się eksplorowania tej lokacji bez narzędzi niezbędnych do samoobrony. Dzieje się tak dlatego, że istoty wykorzystują ten obszar jako kryjówkę, aby uniemożliwić wędrowcom ich zobaczenie oraz jako szybki sposób na zabicie ich poprzez skakanie na ich głowy z góry. Zjawisko zgaszenia świateł. Według doniesień na tym poziomie w sporadycznych odstępach, zwykle co 7 do 10 godzin, dzieje się dziwne zjawisko, podczas którego wszystkie umieszczone na suficie neonowo-czerwone świetlówki fluorescencyjne zaczną migotać przez kilka sekund, a następnie osobo przestaną działać i całkowicie się wyłączą. Wszystko, co zasilane jest energią elektryczną, również nie będzie działać. Podczas tego zjawiska istoty zaczną wyłaniać się ze wszystkich stron i atakować każdą żywą istotę w zasięgu wzroku. Można ich powstrzymać jedynie z pomocą broni, noży lub ukrywając się w małych otworach wentylacyjnych, gdzie nie mogą się zmieścić. Wędrowcy prawie nigdy nie będą wiedzieć, kiedy są ścigani, ponieważ każda część poziomu jest pogrążona w ciemności, a istoty dają znać o swojej obecności przez złowieszcze odgłosy oddechu i świetliste oczy. Światło i prąd zwykle włączają się ponownie po 30 minutach do 1 godziny. Istoty staną się mniej wrogie i wszystko wróci do stanu sprzed zjawiska. Przedmiot ten poziom jest domem dla wielu najbardziej znanych bytów, takich jak skinstealery, nędznicy, ogary, facelingi, śmierćmy, Aranea membris, mailery i klampsy. Z powodu braku ludzi skinstealery będą zamiast tego atakować inne istoty. Jeśli ktoś zauważy skinstealera na poziomie 0.1, powinien zachować szczególną ostrożność, ponieważ ludzie są dla niego bardzo rzadkim posiłkiem, dlatego są bardziej agresywne w stosunku do wędrowców. Kolonie i placówki. Poziom ten jest pozbawiony posterunków, baz czy też kolonii. Istnieje wiele uzasadnień, w tym m.in. nieobecność ludzi. Wejście na ten poziom jest niezwykle trudne i szacuje się, że przez cały czas przebywa na nim od 6 do 7 ludzi. Wrogi klimat tego poziomu. Jest on bardzo niebezpieczny, szczególnie podczas zjawiska zgaszenia świateł. Wszelkie kolonie i placówki są zniszczone w ciągu zaledwie kilku minut, nawet szybciej. Na tym poziomie nie ma prawie żadnych zasobów, co jeszcze bardziej utrudnia życie na tym poziomie. Śmierć. Oczywiste połączenie wszystkich niebezpiecznych elementów tego poziomu sprawia, że próba stworzenia kolonii lub placówki jest prawie niemożliwa.
a nawet jeśli się to uda, najprawdopodobniej doprowadzi to do śmierci po kilku godzinach lub minutach. Wejścia i wyjścia. Aby wejść na poziom 0.1, znajdź mały, pusty otwór wentylacyjny na poziomie 0 i wczołgaj się do niego. Gdy ktoś wejdzie do otworu, wejście zniknie, zmuszając wędrowca do ucieczki. Rozmiar otworu jest różny w zależności od osoby. Niektórzy twierdzą, że wyczołganie się zajęło im kilka minut, a niektórzy nawet kilka dni. Zdobycie minus 41 do minus 60 karm na poziomie 999 ma szansę teleportować się tutaj. Podróż przez około 9 tysięcy km na wyspie Gehoris na poziomie 71 również możecie doprowadzić. I tajemnicze okoliczności na poziomie minus 551 zabiorą cię tutaj. Wszelkie wejścia na poziom 0.1, które nie są tutaj udokumentowane, są zwykle oszustwami, niepotwierdzonymi wyjściami lub nowo odkrytymi. Wyjścia. Na tym poziomie jest kilka wyjść. Znalezienie rzadkich szklanych drzwi doprowadzi do poziomu 1.1. Nadzwyczajne szanse, że wypadnięcie w jasny róg kolumny spowoduje teleportację wędrowca na poziom minus 80. Wgnięcie się w rury doprowadzi do poziomu drugiego. Chodzenie po schodach prowadzi na różne poziomy, z których najpopularniejszy to poziom pierwszy 37.88 i poziom 771. Do jednego wejścia na poziom 131 można wejść, udając się do bardzo odległych obszarów w tym miejscu. Zbóż fragment gnijącej płyty gipsowo-karnowej, aby zostać wysadzonym na poziom 14. Jeszcze sami istnieją wyjścia, znalezienie ich okazało się niezwykle trudne i niebezpieczne względem na dużą ilość wrogich istot na tym poziomie. Dodatkowe informacje. Mimo tego, że w ogólnej strukturze poziom jest niemal identyczny z poziomem 0, jest on znacznie mniejszy. Poziom nie ma potwierdzonej daty odkrycia, ale kilka pierwszych udokumentowanych obserwacji miało miejsce na początku 2009 roku. Odzyskane strony z pamiętnika. Pierwsze. Dziwne odkrycie. Nie wiem dlaczego, ale wygląda to bardzo podobnie do jednego z poziomów, które odwiedziłem w przeszłości. Chyba lobby, jakkolwiek się to się nazywa. To wygląda jak jego czerwona wersja i jest bardziej niebezpiecznie. Ledwo mogę to oddychać, bo jest teraz tak gorąco. Ukryłam się w wielkim otworze wentylacyjnym. Kilka minut temu widziałem istotę. Wyglądała jak obrzydliwość, jakby ktoś wyciągnął ręce, wszyscy przykleili się do siebie. Jak król szczurów, ale z ramionami. To miejsce jest prawie puste, ale znalazłem w połowie pustą puszkę Pringlesu, więc powinno się przydać. To miejsce wydaje się naprawdę niestabilne. Prawie spadła mi na głowę dachówka z dachu. Dzięki Bogu, mam się dobrze. Podoba mi się, jak migają światła. Jak znak niebezpieczeństwa. Elektryczne bugalo. Nie mam pojęcia, jak nazwać tę część, więc po prostu wejdźmy do środka. Gdy światła zamigotały, wszystko zgasło. Nawet mój telefon przestał działać. Wszedłem z otworu wentylacyjnego i byłem ścigany przez kilka stworzeń, ale byłem szybki, więc wyprzedziłem. Teraz chowam się za kilkoma beczkami czegoś i zjadam chipsy. Nadal słyszę, jak idą za mną, ale wydają się być ślepi, więc mnie nie widzą. Ledwo mogę napisać przyczynę ciemności. Mogę więcej oddychać, ale wydaje mi się, że z dachu unosi się kurz. Tak czy inaczej idę się zdrzemnąć, bo nudzi mi się tutaj i nie mogę wyjść ze względu na istoty. 3. Wyszedłem. Wygląda to, że minęło sporo czasu i światła wróciły do normy. Nie widzę więcej bytów, więc trochę eksploruję. Znów jest gorąco, ale czuję się lepiej. Słyszę coś za rogiem, więc prawdopodobnie biegnę pisząc to. Okej, teraz się schowałem. Myślę, że jestem bezpieczny, więc szybko uciekam. Módlcie się za mnie, jeśli to znajdziecie, bo nie wezmę tego ze sobą. Jeśli mi się uda, nic się nie stanie. Jeśli któryś z nich mnie znajdzie, coś się stanie, ale nie wiem co. Prawdopodobnie ostatnia część, którą napiszę. Spokój. Cóż, to było na tyle. Jeśli ten materiał o Danger Zone, tak zwanym poziomie z Backroom, znaczy spodobał, zostawcie po sobie jakiś komentarz w sekcji komentarzy, możecie napisać, jak się to podobało, albo też zaproponować swój własny poziom, który wam opowie. Możecie też zostawić łapkę w górę lub też subskrypcję na kanale. No i to było na tyle. Do zobaczenia. Na razie.